Cześć, witajcie. Dzisiaj postaramy się naprawić telewizor, który nie działa, ale w sumie trochę działa. Nie wiem czy tu widzicie, jest napisane brak sygnału, więc on po prostu źle wyświetla. Widzicie, Złączę drugie, jak tutaj naciskam przyciski. Czekajcie. Volume. O, widać? Zwiększam głośność i zmniejszam. Czyli on po prostu działa, ale źle wyświetla barwy. To jest Samsung. Już Wam zaraz powiem dokładnie co to jest za Samsung No tutaj wszystko widać na tablicy znamionowej Jakieś tam 37 cali, trochę starsze jakieś tam złącza są No ale dobra Teraz trzeba Ogarnąć o co chodzi Jak są takie przypały z matrycą to albo jest matryca albo jest przetwarzanie obrazu dla matrycy Ogólnie tej działa tak, że mamy zasilacz, zasilacz zasila płytę główną Płyta główna Łączy się z tikonem, tak zwanym T-myślnik-kon, czyli konektor w kształcie niby T, nie wiem w sumie skąd to T się wzięło, jak ktoś z Was wie, może powiedzieć, ale na tikonie mamy taki układ scalony, który odpowiada za coś takiego jak gamma. Kiedyś w starych monitorach CRT można było tam regulować gamma i to tak kolory rozjeżdżało. Nie? No i ten, właśnie, scalak odpowiada za regulowanie napięć różnych. Tam jest bardzo wiele różnych Poziomów napięć i one muszą być stabilne. Jak ten stalak się rozjedzie, przestanie działać, przestaje stabilizować te napięcia jak należy, czyli to jest taki jakby multi stabilizator napięcia no to właśnie wtedy rozjedzają nam się kolory. Ja to teraz otworzę, rozłożę ten telewizor, pokażę wam co gdzie jak. Często jest tak, że albo można tikon podmienić, jak nie macie możliwości naprawy, albo jak macie taki stalak i macie sprzęt, możecie próbować naprawić samego tikona. Często tikon jest tak tani, że nawet nie warto go naprawiać, no ale w ramach takiej przygody odcinka zobaczymy sobie krok po kroku, jak tutaj przyjdzie, jak tutaj wyjdzie. W tym przypadku, o ile w ogóle uda mi się to naprawić, o ile mam części, no to się zaraz okaże. Partnerem kanału jest PCBWay Z okazji świąt i Nowego Roku możecie skorzystać z ich oferty i niespodzianek. Na Twitterze PCBWay znajdziecie kody rabatowe, które pozwolą Wam zaoszczędzić. Możecie też zamówić darmowy prototyp do 20 dolarów, o ile uwzględnicie świąteczną odznakę. A dla fanów quizów do wygrania płytka PCB z motywem świątecznego Mikołaja. Wystarczy odpowiedzieć na jakieś tam pytania związane z elektroniką, ale więcej szczegółów znajdziecie na stronie PCBWay. Dzięki za oglądanie. Uu. coś można wygrać. To jest stary telewizor, także wszystko było na śruby. Warto sobie hmm, ogarnąć, czy one są takie same. Często w okolicy portów, na przykład, jest jedna taka śrubka trochę inna. Tutaj akurat była jedna inna. Często są takie, że są gwintowane zamiast takie plastikowkręty. Mówię o takim typu plastikowkręt. Taki typ gwintu, który jest taki samo nacinający się. No i to nam łatwo idzie. Nowsze telewizory często w ogóle nie mają śrub, tylko wszystko jest na zatrzaski. I wnętrze. Jak rozpoznać wnętrze? Tam, gdzie jest podłączenie 230, co sobie idzie, jest zasilacz. Zasilacz zwykle jest na takiej płycie celulozowej, na takiej tańszej. Na zielonych płytach zwykle właśnie jest płyta główna. I to wszystko sobie idzie w taki sposób, że zasilacz nam coś robi. Zasila tutaj matrycę, tylko tu jest chowana jeszcze na świetlówki, tak, tutaj są na takie transformatorki. I zawsze jest jakiś kabel, albo jakieś takie taśmy, które idą do Tikona. I tutaj Tikon jest ukryty właśnie za tą klapeczką. Także do niego chcemy się dobrać. Dobra, tutaj działam i widzimy się za jakiś czas, a w ogóle jeszcze w nowszych telewizorach nawet nie ma często śrub do płyt głównych, tylko wszystko jest na wklik na wsówki. Także powiem Wam grubo oszczędności, ale też czas pracy przy składaniu tego, ale potem trzeba się naszarpać, żeby to rozebrać. Numer matrycy, jakby ktoś właśnie szukał, zwykle są jakieś naklejki, są numery matryc, i każdy moduł, w zależności od producenta, też ma swoje numery. Jak tu popatrzymy dokładnie po tych płytach, to na przykład akurat mamy Samsung. Nie będę tutaj nic dotykać, bo to jeszcze może ona mieć wiecie o. Tu jest tabliczka znamionowa. Model modułu, numery wszystkie, napięcia, jakie prądy, jakby ktoś chciał na przykład podmienić. Tutaj też mamy gdzieś będzie, może z tyłu płyty będzie. Tu mamy model coś tam no i tak samo na tikonie gdybyśmy chcieli kupić to musimy właśnie wiedzieć w jakim telewizorze był z jaką matrycą dany tikon czasami są programowalne czasami nie także podmiana tikona to też często bywa problem no ale dobra demontuję tutaj te wszystkie metalowe rzeczy widzimy się za chwilę dobra odkręciłem tutaj śrubki nie chciałem się tego całego demontować tutaj dwie takie śruby były wkręcone w bok dwie takie srebrne śruby były wkręcone w dół Także tutaj ta rama cała udaje mi się podnieść, i teraz mogę delikatnie tą blaszkę wykorzystać. Do tej blaszki był przyklejony tikon na napady chłodzące, także podnosząc blaszkę, on mi jeździł razem z tikonem i taśmami. To by można było urwać, więc musiałem go, jakby, wiecie, palcem od tej blaszki w dół odkleić, i dopiero potem można bezpiecznie wyciągać tą osłonę. Zaraz, jak to będzie zdjęte, Wam pokażę o co chodzi. No i po demontażu tak to wygląda, i właśnie tutaj do tego był na takiego gluta chłodzącego, taki termopad przyklejony Ten, bo tu pod spodem jest procesor graficzny i właśnie ruszając całą tą płytką, tu są dwie taśmy do taśmy matrycy to trzeba zdemontować w taki sposób, że trzeba podnieść do góry tą wajchę czym to podważyć? dostęp jest słaby, o widzicie, tu są taśmy do płytek, takich dwóch jeszcze płytki PCB tam są takie poziome Właśnie on prawą i lewą stronę matrycy nam łączy. Tu idą sygnały, one są przetwarzane przez procesor i na prawą i lewą stronę matrycy są rozdzielane. ja ciężki dostęp. Jest na świeżo obcinane paznokcie, to już w ogóle widzicie. Do góry poszła ta gałeczka, i wtedy do góry podciągamy i nam wychodzi taśma. No, druga tak samo i wyjmę płytkę, Wam pokażę o co chodzi. Płytka wyszła, to tutaj mamy numery. Gdybyśmy chcieli kupić taką płytkę, mamy i teraz szukając, ja już widzę po prostu po wyglądzie, że tu pewnie siedzi jakiś układ AS. Trzeba odkleić tego termopada tutaj z niego, tylko on mi się niszczy. Ja idę na strych, zaraz go zdejmę i widzimy się na górze. No i jestem na górze, na sensie na strychu, czyli w mojej pracowni. Tego termopada już oderwałem. Wyskrobałem taką szpatułeczką z układu. Wszystko co tutaj na, na nim było i zobaczcie jest AS15F Ja mam takie układy AS15G G mają chyba się różnią od F, że F nie był chłodzony termopadem centralnym pod spodem a ten chyba był Zaraz zobaczymy jak to zdemontuje No ale tu mamy znak Jak on był zamontowany Kropeczka czyli pierwszy pin układu przy tej takiej strzałce tu jest taka widzicie strzałeczka sorry, że nie pod mikroskopem, ale po prostu chcę mieć bardzo szybki montaż tego materiału tylko właśnie z telefonu także co, ja się biorę za jego odlutowanie, jego wymienimy i to powinno pomóc, także a jeśli ktoś z was nie chce tego robić, bo to dość ciężko, powiem wam się ściąga te układy, czasami płytka nie przeżywa ilości ciepła, bo jest bardzo dobrze chłodzona ciężko to zdjąć, zobaczymy czy mi się to w ogóle uda, czy nie zniszczę tej płytki to tu mamy numer tu mamy też numer pomocniczy, taki wiecie kreskowy, ale raczej chodzi o ten numer I z jakiego telewizora jest płytka, z tyłu tutaj nie ma nic Także One często chodzą, naprawdę mega tanio, no ale ja to robię dla sportu, dla filmu Powiem wam, tutaj jeszcze jest taki bardzo ciekawy element Przy tym kondensatorze C200 nad tą zerówką Jakiś taki wygrzany, nie wiem co to jest, rezystor? Ciężko powiedzieć o chodzi mi o to coś no nic, wymieniam ten układ, już dla na niego naniosłem lutowie z każdej strony, żeby był łatwiej inny stop, żeby był po prostu z ołowiem, no i będziemy grzać hoterem, zobaczymy jak zejdzie no i już mamy układzik zdemontowany to jest ten AS15F i on od spodu nie ma e, takiego pada chłodzącego ale ten nowy AS15G również nie ma pada chłodzącego Także one chyba były po prostu bardziej wytrzymałe na temperaturę. Chyba są HF, jakieś, nie pamiętam, ja telewizory bardzo dawno temu robiłem. Także po prostu demontuję, zakładam to, poprawię to, dodamy bardziej coś jeszcze, żeby tam się lepiej to wiecie, chodziło. Coś wymyślę, jakiegoś termopada zastosujemy, albo jakąś taką pastę, jak do laptopów, taką co nigdy ona nie, taki termopad w żelu. Taka grecka firma to robi, to się nazywa K2 Pro. Zaraz, zaraz sobie wszystko rozkwinimy, tylko dajcie mi go przylutować. Dobra, układ już siedzi, jak widzicie jest 15 myślnik G I teraz to jest K5 Pro To jest taka właśnie, termoglut taki On jest często w jakiś turbo laptopach, jakichś tam raz Razorach, Razorach jak tam znał, tak zwał Ja, ja po prostu go zapaćkam tym K5 Pro dookoła Damy ten stary termopad No i pociągnie zapewne dwa razy tyle, nawet bez tej akcji pewnie by pociągnął tylko z termopadem, no już tyle samo co oryginał albo dwa razy dłużej no ale jak już tu robić, ja tak nałożę dookoła, żeby on tak jakby odbierał ciepło też z nóżek układu i odprowadzał je do płytki, do pcb nie? także dajcie mi napaczkać tym, to jest bardzo fajne bardzo mało tego idzie z Grecji, ja to brałem z ebay ale też chyba na oliksie da się to kupić, niektórzy w Polsce sprzedają te kubeczki przez lata używania zużyłem jedną trzecią jednego kubeczka. Mam jeszcze dwa na zapas. To się niby, niby nigdy nie starzeje, ale no, zobaczymy. No i faktycznie ponad 5 lat ten glutek jest no, w takiej formie, jakiej był 5 lat temu. Ja to takim patyczkiem do loda gratisowym tutaj był. No i co? Tak to wygląda. Składam, odpalamy telewizor, zobaczymy, czy działa. Bo będzie chwila prawdy. Uwaga. Ja jeszcze nie wiem. Także razem z wami. Zobaczymy. Będzie czy nie będzie. O, działa. No, także widzicie, działa. Fajnie. Cieszę się. Brak sygnału. No, ale o to chodziło. Gdzie tu jest? Guziczki głośność. Wszystko fajnie, także naprawa zakończona sukcesem. Ja go sobie przetestuję, czy dobrze wyświetla kolorki, ale znając życie, będzie to dobrze działało. Także kolejny elektrośmieć, jeden mniej na tej ziemi. No i wasza wiedza, że da się takie rzeczy naprawić. Im nowsze, tym gorzej. Ale te stare, póki się da, jeszcze można coś tam zdziałać. Także czekam na wasze komentarze. Zapraszam was na grupę rzeźbiarnia na Facebooku, gdzie możecie pytać, jak naprawić różne rzeczy, wymieniać się poradami. No i co? Zapraszam do komentowania. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może świat tu z ostro zgradami działanie. Mucześ nie uchwała, żadnej usterki się nie boli, bo bać mu się nie przystoi. Wierzę lutownicę i ostro lutuje. Będzie się działo, ja wam to gwarantuję.